Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszej postaci free to play i pokażę wam mniej więcej co przez ostatnie dni się zmieniło. Tak naprawdę jeżeli chodzi o lochy nie zmieniło się za wiele, ponieważ dużo nie zrobiliśmy. Mam wrażenie, że potrzebuję nowej broni zdecydowanie. Skończyła nam się budować kopalnia na dyszkę, więc to też jest fajne. Zobaczcie, mamy bardzo, bardzo dużo itemków, które możemy zamienić, gdybyśmy mieli tylko właśnie kryształy. No ale że przez ostatnich kilka dni budowała nam się ta kopalnia na dziesiątkę, no to tych kryształów po prostu nie mieliśmy, także w tym momencie no czeka na nas tutaj pierścionek na trzy cechy, czeka na nas tutaj legendarny itemek, ale do tego legendarnego lochu zaraz przejdziemy, no i czeka na nas bardzo, bardzo fajna klata, która nam daje plus 84, jeszcze nam pancerze na plus daje, no i też ma miejsce na klejnocik, no ale tak jak mówię, dzisiaj dopiero rano około godziny tam, nie wiem, 10:00 skończyła mi się właśnie budować ta kopalnia na poziom 10 i dopiero zacząłem sobie szukać klejnotów, także mam nadzieję, że teraz nam jakieś dla naszej klasy polecą. Tu możemy przy okazji zrobić jakieś ataki w ten sposób, ok git. No i tak, no nie mam jeszcze zamkniętych pierwszych 9 lochów, więc troszeczkę można powiedzieć, że z tą kopalnią się pośpieszyłem, no ale to wszystko wynika z tego, że bardzo, bardzo te lochy idą nam wolno, więc no, ale myślę, że lepiej mieć wcześniej niż za późno i potem na przykład czekać na zbudowanie tej kopalni, bo wiem, że niektórzy tutaj u nas w gildii tak właśnie mają, więc no lepiej mieć to zawczasu, tak mi się wydaje. Możecie jeszcze nie pamiętać o zostawieniu kciuka w górę, nie zapominajcie o tym, oraz o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, będzie na pewno bardzo w porządku. Zostawiłem też dla was tutaj legendarny loch, w sumie to za 7 minut z tego co widzę, będziemy mogli do niego wejść. To może w sumie na sam koniec odcinka do niego wejdziemy, zobaczymy jak nam pójdzie. Co ciekawe, chyba na ostatnim odcinku z free to play konta miałem 69 bodajże komnatę. Mówiłem, że mi tak słabo idzie, bo faktycznie tak na początku szło. I później na kolejny dzień z tej 69 komnaty przeszliśmy od razu do setki, od razu do bossa tego ostatniego. Co prawda boss nas pokonał, ale poczekaliśmy do kolejnego dnia i bodajże, poczekajcie, kiedy to było, już nie pamiętam, chyba w środę albo czwartek pokonaliśmy tego bossa, poczekałem na 60% HP, czy tam 55, pokonałem tego bossa, jedną legendarkę, jak widzicie dostaliśmy dokładnie tutaj ten trinket, no nie jest to nic wybitnego, wolałbym oczywiście broń, no ale lepsze to niż nic. I od razu zaczęliśmy się, bo wiadomo, że jak przejdziemy raz ten loch, tą kolejną próbę mamy za darmo i prawdopodobnie w środę, chociaż nie, dzisiaj mamy sobotę, no chyba to była środa, i prawdopodobnie w środę zaczęliśmy sobie ten loch robić od nowa. No jeszcze mamy póki co na to 3 dni, dzisiaj, niedziela i poniedziałek. Mamy obecnie 36 komnatę, no też ten początek nie jest wybitny jak ostatnio, ale może przy odrobinie szczęścia jeszcze się uda, żeby właśnie ten legendarny itemek jeszcze jeden na tym free to play dostać, co by było oczywiście bardzo fajne. Pupilki wyglądają w następujący sposób. Mamy czompa na 25, już tutaj będę tego kogieniuta starał się pokonać do poniedziałku, bo jego chyba można zdobyć w poniedziałek, o ile się nie mylę, dokładnie, poniedziałek za dnia. Jeżeli by nam tu nie padało, mam na to tak naprawdę 2 dni, będę próbował tutaj co godzinkę klepać, jeżeli by nam nie padało, no to może dokarmię troszeczkę tego czompa. W tym momencie mam niecałe 2% na kalkulatorze w środowiskach. Jeżeli go dokarmię o te dwa poziomy, to będę miał chyba 7%. Te 2% to już jest sporo, to jest już dość duża szansa wbrew pozorom, ale no te 7% to już jest tak naprawdę, że powinien tam średnio po około 5 próbach paść, więc najwyżej go dokarmimy, no i żeby w ten poniedziałek już tego kogieniuta złapać, żeby już go zacząć karmić. Cała reszta wygląda tak, tutaj mamy Kroksa na 26, Ponikonika mamy na 22, Dzinka 29, więc Dzinka, generalnie światło nam idzie bardzo, bardzo ładnie. Złapaliśmy sobie dzisiaj Plutoida, no bo był w soboty za dnia. I co my tutaj jeszcze mamy? No i Siorba na 20, Siorb jest chyba najsłabszy z tego co widzę z naszych wszystkich pupili. Walki już dzisiaj porobione, ok, lecimy dalej. Wrzuć epicki przedmiot do toalety, możemy to w sumie zrobić, tutaj mam jakiś pierwszy lepszy do wrzucenia. Fajnie, bo nam daje zamiast 50 ma to 100, zawsze to delikatnie nadgonimy i od razu sobie rozmontujemy i też misja dnia została zrobiona. Tu mam tak rozdzielone, że te 3 itemki są do kibla, a te 3 itemki są do założenia, jak mi polecą jakieś fajne, fajne kryształki. Dobra, możemy odebrać misję dnia. Co my tu mamy? Tutaj nic ciekawego, możemy sobie w sumie machnąć arenkę. Tutaj cyk, niestety przegraliśmy. O, menadżer areny, rzecz o której zapomniałem, nie ukrywam dzisiaj, ale wczoraj zrobiliśmy sobie resecik, mieliśmy 20 run, więc zrobiłem reset. No i teraz od nowa powolutku to budujemy, w sumie to tak myślę, że do 50 to mogę. I dajmy na to, że to tam zbudujemy, może do 250, o, nawet się udało, zobaczcie, bardzo, bardzo dużo niestety tu mam odłożonych tych pieniążków. No bo mówię, zapomniałem to totalnie rozbijać. Dobra, powiedzmy, że na razie zostawimy w ten sposób.
Pupile wam pokazałem, zbrojownia, gabinet magii to nic nie ma ciekawego, lożki w lochach póki co stoję na magu, już dość długo się z nim męczę, postanowiłem troszeczkę podnieść tutaj nasze boki, 465 w tym momencie, zręczność dobiła do 1000, HP mamy 930, no i szczęście też podniosłem 650, dlatego że w walce z tymi magami bardzo brakuje krytyków z naszej strony, oni nas tutaj łoją bardzo, bardzo mocno na nasze hity, zobaczcie, no wyglądają tragicznie, są strasznie mierne, no i właśnie mniej więcej tak wygląda walka z tym magiem, to jest w ogóle najsłabszy przeciwnik, jakiego mamy w lochach. 166 poziom, tutaj mamy jeszcze 168, to jest bodajże też mag i mamy jeszcze 170, to jest wojownik, boss w tym strumieniu lawy. Także no tak to wygląda, więc mówię, no ja myślałem, że magowie to będzie spacerek dla nas, no a w tym momencie bardzo, bardzo na tym magu się zblokowaliśmy. Tu znowu mamy jakiś atak, ale na razie nie ma opcji. Gildia wygląda tak, to już od razu wam pokażę, 184 poziom średni, 526 rycerzy, dół wygląda tak, tutaj jak ktoś chce sobie porównać ze mną. I w zasadzie to tyle. No dużo nam da ten event, będziemy robić codziennie 3 paski na gryfie, więc dużo nam da statystyk, dużo nam da expa, także może się uda te pierwsze 9 lochów nawet bez zmiany ekwipunku pokonać. No i wiadomo, no gemiki z pierwszej kopalni, a teraz będą z 10, to też nam na pewno dużego boosta statystyk da i mam nadzieję, że dzięki temu te lożki jakoś tam sobie porobimy. Dobra, wiecie co, portal to możemy w sumie machnąć i tak mu tu już nic nie zrobimy, a strasznie nam można powiedzieć, że po prostu nam miga ta gildia niepotrzebnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o poziom pupila, to stwierdziłem, że jak będę miał tam jakąś nadwyżkę grzybów, powiedzmy 50+, to będę sobie w tego pupila ładował, żeby nie było tak, że wiecie, inni tutaj mają go ulepszonego, a my mamy totalnie wywalone w to. No póki co jest na poziomie 30, no teraz wiadomo, mamy te eventy do poniedziałku, więc te grzyby są potrzebne nam, ale no myślę, że prędzej czy później podniesiemy na taki poziom, jaki jest wymagany, nie? Nawet grając free to play samym kółkiem, więc to jest jak najbardziej ok, nie będziemy tutaj odstawać pod tym względem. Jeżeli chodzi o ABWW, no to mamy ten kalendarzyk, tu jeszcze sporo rzeczy widzę, że nieodblokowanych, dlatego mamy tego golda, ale 11 dnia mamy nieśmiertelkę, to nam też na pewno, jeżeli chodzi o lochy, pomoże. Tutaj widzę, że 17 dnia znowu jest nieśmiertelka, jeszcze 19 podka na HP. W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatnio na tej postaci miałem podkę na HP, w ogóle mi się to nie trafia, także no śmiesznie, no ale co zrobić. Dobra, mamy jeszcze 2 minutki, możemy sobie obejrzeć w sumie lochy, mamy ich zaledwie 5, tutaj jest burza piaskowa, to jest mag, ona z tego co pamiętam padła dość szybko, standardowo możecie sobie patrzeć na statystyki, jak to tu wyglądało, jak to rosło i tak dalej, żebyście mieli mniej więcej obraz. Tu na sam koniec bardzo, bardzo fajny krytyk w tą burzę piaskową, właśnie takich krytyków nam brakuje, jedną miałem bardzo fajną próbę, zostało zjawie bodajże, poczekajcie, ile chyba z 200 tysięcy HP, może 150 tysięcy, dosłownie była na jednego hitka, no ale w tej walce w ogóle nie zrobiłem, nie dałem żadnych krytyków, więc no niestety. Dobra, upadły mnich, lecimy sobie, to jest zwiadowca, też udało się go pokonać. No myślałem, że szybciej będą te lochy padać, ale mówię, może jakoś poniedziałek około, może to, że tyle golda w te statystyki władowaliśmy, pewnie to jakoś zaowocuje i może sobie dzięki temu te lożki już dalej ruszymy. No nie mieć zamkniętego jeszcze strumienia lawy na 122 poziomie, gdzie na tym poziomie to się już maszynę do zabijania jako grzybiarz oczywiście pokonuje, no to troszeczkę wstyd. No ale co zrobić, no jesteśmy free to play, więc bazujemy głównie na szczęściu, a prędzej czy później te lochy się pokona, nie ma co tam jakby grzybów na nie wydać, to już chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Także dobra, tutaj jeszcze mamy piekielnego obcego, to jest w ogóle swoją drogą znowu zwiadowca, więc też jakoś ta walka przebiegała. No tutaj z tymi zwiadowcami no to jest to, że mamy przewagę zręczności tak naprawdę cały czas, więc te hity z naszej strony są mocne. No ale mówię, no już tam nam poleciała w ogóle bardzo fajna broń, bodajże to była broń z legendarnego lochu. Zaraz wam pokażę zresztą, dawała nam chyba ze 40 średnich. Dobra, tutaj cyk, tu nam poleciał jakiś pierścionek, ale nic fajnego. No zobaczcie, plus 35 średnich na 3 staty, dość fajny rozrzut, no nie idealny, ale można powiedzieć, że dość spoko, no ale niestety bez miejsca na klejnot, no i nie mogliśmy używać, więc to jest klątwa na tym zwiadowcy, że każda broń, jaka nam leci na 3 cechy, nie ma miejsca na klejnot, no i co za tym idzie, no nie używamy jej po prostu. Nawet możemy spojrzeć, o, mamy obrażenie na minus, HP mamy troszkę na plus, no ale to moim zdaniem bez sensu taka wymiana. Już na spokojnie poczekamy, może nam jakaś broń w międzyczasie poleci, no i te gemy pozmieniamy i będzie git. Dobra, wracamy tutaj, wielka stopa to jest chyba wojownik, dokładnie.
3080 ma siły, ponad prawie 2 miliony 300 tysięcy HP, więc dużo. No ale jeżeli chodzi o wojowników, no to standardowo nasze uniki i prędzej czy później został pokonany. Tu w ogóle się z nim długo męczyłem. Generalnie te lochy od ostatniego odcinka, no sami widzicie, że padło praktycznie tyle co nic. No i tyle, nie? Tak to wygląda, że po prostu praktycznie nic nie możemy ruszyć w tych lochach, no i się tak męczymy. No teraz na tym magu stoimy niestety. Dobra, ten nam dał 4,5 miliona doświadczenia. Zobaczcie, też zwróćcie uwagę, że w ogóle nie dają nam żadnych fajnych itemków epickich, co też jest niestety dużym minusem. No legendarny loch nam daje, więc chociaż tyle, że coś tam do zmiany mamy. No ale tak to mniej więcej wygląda. Tutaj unik za unik, jakiś krytyk z naszej strony, jakiś zwykły cios. Tutaj też w ogóle duży krytyk, 300 tysięcy od niego. No ale skoro udało się go pokonać, zobaczcie, 500 tysięcy HP do tam chyba 1 300 tysięcy, no ale mówię, no to jest magia uników, że też udało się go pokonać, tego piekielnego obcego. 164 poziom, tutaj jeszcze jakieś uniki, tu nam w ogóle zostało 69 tysięcy HP, no i bardzo mocny krytyk na koniec, udało się go pokonać, super. Także tyle jeżeli chodzi o lochy, ostatni odcinek, 31, zobaczcie, 3 pokonaliśmy, 1 kwietnia nic nie mogliśmy pokonać, jak sami zresztą widzicie tutaj po datach, no i dopiero 2, czyli bodajże chyba wczoraj, tak dokładnie, czyli wczoraj coś tam się ruszyło w tych lochach. Dobra, tu możemy jeszcze zmienić, nic to nam nie dało, no i co, no i chyba wchodzimy do tego legendarnego lochu, chyba wam wszystko pokazałem, to co miałem. 123 level zaraz nam się tutaj pojawi. Ta twierdza wygląda, to już pokazywałem jak. Kopalnia dopiero co się skończyła na dyszkę. Kwatery teraz puściłem na 11. Mam nadzieję, że w tym czasie uzbieramy surek tyle, żeby puścić twierdzę na 12. Taki jest przynajmniej plan. Dobra, lecimy do tego legendarnego lochu. 36 komnata. Zobaczymy jak nam pójdzie. No mamy 0 kluczy. Także dobrze by było te klucze zebrać. Tu mamy jakąś skrzyneczkę. O, i zajebisty debuffik. Już na sam początek. Czy warto z nimi walczyć, jak mamy tego debuffa? No raczej nie, raczej będziemy próbować unikać, żeby on nam się skończył i dopiero później ewentualnie zawalczymy. No tu mamy coś takiego, dobra, użyjemy tego klucza, trudno. Mamy w ogóle kowala, no wiadomo, że na free to play to, no już wiecie, że mamy kowala, ale wiadomo, że na free to play ciężko jest ogarnąć coś takiego, żeby po prostu codziennie 5 przedmiotów rozmontować jest ciężko, a co dopiero 15 podczas eventu. No ale jak coś mi tam poleci, coś tam mam, wrzucę do kibla jakiś epic i nie jest mi on potrzebny, no to wtedy sobie do tego kowala wrzucam. Dobra, tu już w sumie możemy zacząć walczyć. Mamy jakiś kluczyk, tak, ze 2 kluczyki. W sumie to na free to play nawet 3 powinniśmy trzymać, no ale mniejsza z tym. Niestety po raz kolejny debuffik. Także warto chyba z nimi zawalczyć. No i co, mam bardzo malutko HP, więc na bossie na pewno zginę, chyba że jakieś leczonko nam tam wyleci, zobaczymy. Tutaj jakieś deski do twierdzy, to też jest git. Dobra, no i będziemy używać kluczy, no nie ma sensu w ogóle teraz się bić. Chociaż kurde, no zobaczcie, no nie uniknąć, nie unikniemy, no musimy się bić, no. No i takie podejście, nie pamiętam, chyba mieliśmy 36, mamy 49. No i zostały nam jeszcze 2 dni na zrobienie, 48 nawet, zostały nam jeszcze 2 dni na zrobienie praktycznie połowy lochu. Raczej się nie uda, ale może jeszcze jakiś epik zgarniemy, zobaczymy jak to generalnie pójdzie. 2 dni i 10 godzin dokładnie, no to jeszcze przed północą by trzeba było spróbować, a nuż coś tam się nam uda zrobić. No to wiadomo, jak będziemy mieli jakąś serię tych, serię leczeń, serię takich rzeczy, no to będzie git. Dobra, to by było chyba na tyle. Chyba wam wszystko pokazałem, co wam chciałem pokazać, jeżeli chodzi o tą postać free to play. Oczywiście wesołych świąt wszystkim życzę. Mam nadzieję, że już tam wam życzyłem na Discordzie, na karcie społeczności, ale kto tam nie widział, no to wesołych, wesołych. I chyba tyle. Możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbijać na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. Możecie subskrybować dzwoneczkiem, wbijać na Twitcha, dzisiaj o 18:00 prawdopodobnie będzie live'ik. I chyba tyle, poczekajcie, czy ja tutaj mam coś do zrobienia, to wszystko żeście tam widzieli, awanturnik areny za 40 sekund to mniejsza z tym. Aha, jeszcze ktoś mnie pytał pod ostatnim odcinkiem o klaser. Klaser w tym momencie wygląda tak, 73%. Nie pokazywałem na ostatnim odcinku, bo go nie nabijałem w ogóle, teraz troszeczkę się za to wziąłem. Jakieś tam epiki z kibla już tutaj można powiedzieć, że sobie ogarniamy. Teraz mam tego maga zapisanego w znajomych, tutaj on jak widzicie ma pasek, który mi miga dzięki Gralowi. Chyba 4 epiki póki co zdobyłem, tak szczerze, jeżeli chodzi o te epiki z kibla. Ten jest 5, tylko że wczoraj go tu biłem chyba z 5 razy za właśnie darmówkami co 10 minut.
no i nie mogłem go ubić, więc dzisiaj dalej będę próbował i jak go ubijemy, to będę szukał dalej tam ludzi, którzy mają jakieś te epiki z kibla i powolutku będziemy to sobie kolekcjonować, ale no tak jak mówię, już się nie napinamy bardzo o to, ale jeżeli ktoś jest ciekaw, no to klasera mamy 73%. Dobra, to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie, za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, pamiętajcie o tym kciuku w górę, trzymajcie się i cześć!